Ostatni raz. Siema. Siema, no. Zaraz w czat ogarnę, tylko muszę ogarnąć tutaj w ogóle, bo się coś zepsuło. A to się ogarnie. Na radości goniła. Siema, jak tam? Zaraz, tylko muszę to usunąć i dodać jeszcze raz. Dobra, dodamy. Siema wszystkim, siema, siema, wbijajcie, wbijajcie. Pełna radości ta goniła wiatr. Jak tam pisać, pisać, wbijać, wbijać. Jeszcze ostatni raz. Czas. Taki sam mig. Teraz to nie mam jak draw. Nie no, jest teraz, mordę. Musi być teraz live. Teraz i wieczorem. Sześć miesięcy nie płacisz. Dla pierwszych 30 klientów bezprzewodowe słuchawki gratis. Wypoczynek w sportowym stylu nad jeziorem czy nad morzem? Zajrzyj na sportano.pl. Wybierz sprzęt do SUP, kajt czy do pływania od topowych marek i ciesz się aktywnymi wakacjami. Znajdź to, co najlepsze nad wodę w jednym miejscu. Sportano.pl. Jak tam, wieczorem też będzie, wieczorem będzie, teraz jest i wieczorem będzie. Nie, to jest zwykły doner, zwykły doner. Pi, pi, pi. Do 7 lipca wakacyjna wyprzedaż w Shopee. Otrzymaj zamówienie albo zwrócimy ci pieniądze. Pobierz teraz. Kochanie, co robisz? Poluję na okazję. No zwykły też git. Na Allegro mają. Na letniej wyprzedaży Allegro zniżki aż do 40%. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Tylko do czwartku. W Neonet wszystkie pralki i suszarki nawet 500 zł taniej. Wybieraj spośród wszystkich modeli dostępnych w sklepach i na neonet.pl. No. No. Ekobabut 8 kg wsadu z programem parowym. Teraz 500 zł taniej za 1399. A pralka Whirlpool Freshcare Plus 9 kg wsadu z programem parowym za 1499. Teraz 500 zł taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Po reklamie. Siema ratunku, siema, siema. Elo, siema. Siema misiaku, siema. Nie wiem jak się zabrać za nią, mordo. Nie mam pomysłów na nią. Jakoś tak ciężko.
Dobry jest, dobry humor. $11 potrzeba na asortyment, bo żuberek jest w przecenie. I zbieramy, kochani, informacje macie tutaj na czacie. Przecena jest u mnie tutaj w markecie, wiesz, które jest obok mojego bloku. I by się kupiło, no nie, już będzie, wiecie, asortyment na live'a, no nie, wieczorem. I wieczorkiem zaczynamy o 21:00. Ratunku, to może tak z dwie dyszki, żebyś coś tam jeszcze wziął na przekąskę. W sensie, wiesz, może być jeszcze jakieś, wiesz, coś mocniejszego, wiesz. To 11, to zostaje 9. No to wtedy jeszcze starczy pewnie 9 zł, starczy, nie wiem. Prawie by starczyło na barmańską, bo barmańska 10 coś, chyba. Jakoś tak. Jakoś tak. A bardziej się opłaca barmańską, bo kurde, bo wiecie, że ten, no, jest dużo, to. U mnie nie ma hurtowni, nie ma hurtowni u mnie. Siema Hubi, siema. A co tam ratunku? Co tam w ogóle u was? Oh yeah. Bo dzisiaj, wiecie, chcę zrobić dla was drink streama, no nie? No i tak, żebyśmy się bawili, no nie? Spoko. No tak, ale najpierw trzeba, wiecie, najpierw trzeba też tutaj na tym streamie zebrać. Borsucki, co w ogóle, jaki ty masz problem? Kuźwa, idioto. Lecimy. Yeah. Gość dnia Radia RSC. I powiem wam tak, że te wakacje jakoś tak mijają. No nie, jakoś tak mijają. Piszcie na czacie. Inspektor Wojciech Dworak, komendant miejski policji w Skierniewicach i aspirant sztabowy Małgorzata Białkowska. Piszcie na czacie, co tam u was. Gośćmi dnia Radia RSC. Witam serdecznie. Dzień dobry. Za oknem piękne słońce. No tak, hej Huby, wiesz, dzisiejszy drunk stream będzie wieczorem. Trzeba ogarnąć asortyment. Mam wrażenie, że to jest taki temat jazda bez okresu przydatności. Ponadczasowy, panie komendancie. Zdecydowanie. Rozpoczęły się wakacje 2022. Rozpoczęły się wakacje po dwuletnim okresie pandemii. Okresie, który wyłączył nas dosyć istotnie z takiego bieżącego funkcjonowania. Też wprowadzał liczne ograniczenia. Dziś możemy się spoko, cieszyć Hubi, spoko. Takimi wakacjami, można by powiedzieć, w pełni, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, na które czekaliśmy. No ale zawsze jest to, ale zawsze wakacje niestety wiążą się z licznego rodzaju niebezpieczeństwami, zagrożeniami, no ale jak pokazują, niestety powtórzę się ostatnio. Jakie? Doner. Także i z tragediami. Doner. Nie ma bowiem dnia, kiedy nie słyszelibyśmy o wypadkach nad wodą, przede wszystkim tych zagrożeń nie tylko związanych z wodą, ale donerka, mordko. Z poruszaniem się po drogach i a mam tylko dwa. Cała masa, dlatego i tyle. Bardzo mocno, jak co roku, zawsze kiedy przychodzi ten okres, zaapelować do naszych słuchaczy, do naszych mieszkańców, bez względu na wiek, o to, ażeby zawsze pamiętali o bezpieczeństwie, o tym najistotniejszym aspekcie spędzania wolnego czasu. Zagrożenie może przyjść z różnej strony, bardzo nieoczekiwanie, wskutek różnych problemów, zapominania o pewnych podstawowych
zasadach zachowywania się w niektórych miejscach. No i niestety, kiedy przychodzi refleksja, jest już czasem po prostu za późno. Spotykamy się na początku lipca, ale przez cały rok szkolny, zarówno w placówkach szkolnych, jak i przedszkolach. Zostało 15% baterii. Aha, dobra, ładujemy teraz. A nie wiem, czy taka jest, nie wiem, czy niemiecka. Dokładnie tak jest, na co dzień jesteśmy w przedszkolach, jesteśmy w szkołach podstawowych. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Prowadzimy tam spotkania. Gdzie jest moja kostka? W ramach których podejmujemy tematy związane z bezpieczeństwem. W okresie takim przedwakacyjnym szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem, zasad związanych z kontaktami z osobami. Po prostu telefon został naprawiony, mordo. Dzieci, jak się zachować w przypadku, kiedy spotkają na swojej drodze osobę nieznajomą. Zwracamy również zapraszam do wspierania, nad wodą. Do wysyłania do najtów na numer telefonu blik. Napiszcie w ogóle w opisie jakiś challenge. Pozdro zostanie wykonane. Bo dzisiaj wieczorem lecimy, no nie, lecimy dzisiaj wieczorem w ogóle. Z asortymentem, wiecie, z trankiem lecimy wieczorem dzisiaj. Więc wiecie. Lecimy grubo w Aldi, no właśnie. W jaki sposób unikać ataku agresywnego psa. Czas wakacji to właśnie taki moment, kiedy mocniej skupiamy się na dzieciach, myślimy o nich. Oczywiście chcemy zapewnić im cudowny wypoczynek, ale też z tyłu głowy cały czas powinniśmy mieć tę myśl, żeby ten wypoczynek był bezpieczny. Co grozi naszym dzieciakom? W jaki sposób rozmawiać z młodzieżą, żeby zapobiec, jeżeli jesteśmy w stanie słownie zapobiec jakiemuś niebezpieczeństwu? Myślę, że nic nie zastąpi rozmowy. Za każdym razem, wszędzie, gdzie tylko można, pod jakimkolwiek kątem. To, co powiedziała pani aspirantka Małgosia, rozmawiamy dla nas wakacje, szczególnie po okresie nie zaczynają się z brzmieniem ostatniego dzwonka w szkołach. Jesteśmy długo. Dodaję w ogóle informację, że jest live'ik, no nie? My tam pokazujemy różnego rodzaju które... I po prostu, wiecie... ...których przed sekundką tutaj słyszeliśmy, ale to, co my robimy jako policjanci, to jest jedno. Natomiast tak na dobrą sprawę, no... Pisze, że jest live, żeby wbijali, no nie, to jeszcze do mnie pisze gość na pryw, coś tam chce, no nie, a w ogóle nawet nie widzi posta. Niektórzy to naprawdę, no właśnie, niektórzy to właśnie są, nie wiem, ślepi czy coś. Pamiętajmy, że częstokroć przebywamy w różnych miejscach. O, zobaczcie, zobaczcie. To jestem ja, kiedyś w ogóle. Czujecie to? ...autorami są osoby kompletnie nieznane, obce, anonimowe. I to dotyczy niejednokrotnie dzieci. Nie wahajmy się wtedy, jeżeli nawet mamy jakieś obawy, ale powiadomić stosowne służby o tym, że coś niebezpiecznego dzieje się, na przykład... Jeszcze zakoli nie było. Nie no, zakola były, ale takie malutkie. ...dotyczy spożywania alkoholu nad wodą. No, pamiętam cię takiego, mordo. W ogóle porąbane jest to, że ludzie wbijają i wychodzą. Wiecie, i wychodzą, no nie? I niestety musimy ich potem szukać wspólnie z kolegami z WOP-u, Straży Pożarnej i z innymi służbami. Także profilaktyka na każdym... Właśnie zdjęcia takie sprawdzam sobie mordy, no nie? Takie swoje stare. ...służb policyjnych poprzez numer 112 o tych zagrożeniach, które widzimy, których jesteśmy świadkami i w stosunku co do których musimy podjąć szybciutko działania, żeby znowu nie doszło do tragedii tych ludzi. Panie komendancie, a jak jest z naszą aktywnością, aktywnością mieszkańców? Właśnie, żeby pomóc, bo nie chciałem mówić o znieczulicy, o tym, że mamy czasami skierowany gdziekolwiek indziej wzrok, żeby nie widzieć, żeby nie musieć reagować. Czy gdzieś to się u nas w nas obudziło? Byłbym krzywdzący w stosunku do naszych... Kurde, jak ja wiecie, jak ja tęsknię też właśnie za tym starym wyglądem, w ogóle mega włosy, super, wszystko. Przykładów, pozytywnych przykładów osób, które nie są obojętne na zło, które widzą, które niekoniecznie dotyka tylko i wyłącznie tych osób. Dotychczas bywało bardzo często tak, że informowaliśmy służby policyjne o niebezpieczeństwie tylko wtedy, kiedy to bezpieczeństwo bezpośrednio dotyczyło mnie. Wtedy rzeczywiście była potrzeba taka, bo telefon dzwoni 112, gdzie jest ta policja, gdzie są służby, gdzie jest... Dziś widzimy różnicę. Wow. I za to zachowanie wow. Mieszkańcom dziękujemy. Ale fryzurka, co? Naprawdę, dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny to jest wspólna sprawa obywateli,
policji, samorządu, który bardzo dużo robi w tym zakresie, wielu, wielu innych. Kochanie, lecimy, wysyłajcie donaty na numer telefonu Blik w opisie, po prostu w tytule piszecie jakieś pozdro, pozdrów tego, pozdrów tamtego i zbieramy na asortyment, mordy, zbieramy na asortyment. Swoje mieszkanie do wyjazdu. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że dostaje nasze mieszkanie w miejscu naszego zamieszkania, tak? I zadbajmy o jego bezpieczeństwo. Może załóżmy jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Może mamy kontakt z jakimiś bliskimi sąsiadami. Wiem, ale będę się golił. Chcę się ogolić. Z jakimiś określonymi zaufanymi oczywiście, tak? Takimi, którym możemy zaufać, którzy zaopiekują się naszym dobytkiem, naszym mieszkaniem i będą, że tak powiem, mieli pod nadzorem, zareagują, jeżeli będzie działać się coś niedobrego. Niekoniecznie wrzucajmy zdjęcia na portale społecznościowe, że czas wakacji rozpoczynamy, ahoj podróży. Absolutnie, pamiętajmy, że internet to też miejsce wywiadu dla przestępców i przeglądając strony internetowe, portale społecznościowe, nie dajmy im takiego narzędzia, nie informujmy, nie wrzucajmy zdjęć, że mamy akurat zaplanowane wakacje życia, bo dla nich jest to jakaś informacja, że w miejscu zamieszkania naszym nikogo nie będzie, tak? Siemano wszystkim, siema. Zostawiajmy albo zabierajmy pocztę. Znaczy, nie zostawiajmy tej poczty w skrzynkę. To też jest jakąś formą informacji, że kogoś przez dłuższy czas na przykład nie ma. I po drugie, coś, co zawsze mówię na różnych spotkaniach z naszymi mieszkańcami, reagujmy, informujmy o tym, że ktoś nam się kręci po osiedlu, po bloku, ktoś puka, dopytuje. Ja za pozwoleniem pani redaktor wykorzystam swoją obecność w studio, żeby po raz 156, ale zawsze będę to robił, zaapeluję do naszych mieszkańców. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia dotyczące osób, które w telefoniczny sposób... No na razie nie, bo jest live, tak? ...dzwonią, pukają, dopytują, informują o zdarzeniach, o konieczności zabezpieczenia jakichkolwiek pieniędzy, są przedstawicielami jakichkolwiek instytucji, informują nas o wypadkach naszych bliskich. Ola M, nie spamuj, bo teraz zbieramy na asortyment mordy na asortymencik zbieramy, więc wysyłajcie donaty na numer telefonu Blik, który tutaj podaję na czacie. I co, no i po prostu wieczorkiem lecimy tak z asortymentem. Pozdro. Pobierano od kogokolwiek jakiekolwiek pieniądze. I oczywiście w tytule przy lewą piszcie dla kogo chcecie pozdro i po prostu pozdrowie i będzie dobrze. Hubi, jest taka opcja, bo jest włączone. Donaty są włączone z wyświetlaniem się na ekranie, są włączone, ale ja ci tego nie wypłacę, bo dopiero można wypłacać od pewnej kwoty, ale jeżeli normalnym przelewem, no to po prostu będzie to szło pewnie kilka dni. Sąsiedzi, to jest zawsze czujne oko drugiego człowieka. Najlepszy alarm. Oczywiście, że tak. Mamy go. A ja wiesz, trzeba to od razu, na dzisiaj. Trzeba mieć od razu na dzisiaj, mordy, musimy ogarnąć na dzisiaj, od razu na dzisiaj, od razu teraz. Możecie klikać link, który jest w opisie, bo chyba jest link też w opisie, nie ma w opisie, ale możecie ten po prostu, dzisiaj jest tylko właśnie na ten. Dzisiaj na tym streamie jest tylko właśnie donate na numer telefonu Blik. Więc wysyłajcie kochani, czytam, potem przeczytam po prostu tytuł przelewu i pozdrowie, no nie? Więc na luzie. Pamiętajmy też jeszcze, że rodzic ma uprawnienie do sprawdzenia formy wypoczynku zorganizowanego. Wystarczy w wyszukiwarkę internetową wpisać stronę MEN Wypoczynek i tam powinny być wszystkie zgłoszone formy wypoczynków, te, które dostały, że tak powiem, pozwolenie na organizację takiego wypoczynku, powinny tam widnieć. Kiedy jest tak ciepło na dworze, z przyjemnością schładzamy się, korzystając z kąpieli wodnych. Tu pan komendant na początku rozmowy wspomniał o liczbie utonięć w tym roku. Mamy dopiero początek lipca. I jak jest z tym bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o kąpiel w różnych zbiornikach wodnych? Na co należy uważać? Może na początek tylko jedno słówko dopowiem do tego, że proszę Państwa, możemy się cieszyć naprawdę bezpieczeństwem nad wodą w rejonie naszego miasta, naszego powiatu.
wspaniałą robotę robią tutaj nasi koledzy, przyjaciele z Dopru, planując na kąpielisku bezpieczeństwa, spokojnego, naprawdę fajnego spędzania czasu. Wybierajmy kąpieliska te, na których jest Dopr. Nie szukajmy wrażeń poza jakimiś kąpieliskami, gdzieś w jakichś rzekach, miejscach niedozorowanych, miejscach oddalonych od siedzib ludzkich. No niestety, ale pomoc może przyjść wtedy za późno. Mamy piękny zbiornik na Zadębiu, możemy z niego korzystać, jest on fantastycznie zabezpieczony, więc szukajmy takowych miejsc przede wszystkim. Niestety cień przy wodzie niektórych kusi tym też i na te koce sprowadzają alkohol przy okazji kąpieli. To też jest zmora naszych plaż? No niestety tak. Jakoś jeszcze póki co nie nauczyliśmy się chyba takiego wypoczynku na plażach, tudzież w innych miejscach nad wodą, bez alkoholu. Generalnie rzecz biorąc, każda forma piknikowego spędzania czasu, czy to jest jakaś impreza plenerowa, czy jest to właśnie piękna pogoda i chęć udania się na wodę, no wiąże się z tym, że... Co tam? Siema, elo, elo, mordy, powtro. Jakie są tego skutki? Mówimy o tym od lat, mówimy o tym wszędzie, piszemy sygnały i niestety wydarzenia, a co najgorsze tragedie, których jesteśmy świadkami, są tego dobitnym przykładem, no ale to niestety w życiu bywa rozsądek i zastanowienie się nad tym, że to za późno. Tak, alkohol jest jedną z głównych przyczyn tragedii nad wodą i trzeba sobie to jasno powiedzieć i bezwzględnie będziemy na to w ramach swoich służb, czy też co tam, mordy? Czy normatywnych nad wodą, na to zwracać uwagę w kontekście obecnie obowiązujących przepisów. Teraz płynnie z wody przeniesiemy się na drogi. Czy możemy liczyć na wzmożone kontrole pojazdów podczas wakacji? Oczywiście, że tak. Każdy weekend, ale nie tylko weekend, każdy dzień to jest intensywna praca kolegów z Wydziału Ruchu Drogowego. Ostrzu noża. Siema, siema. Kwestia bezpieczeństwa na drodze. Niestety ten rok to już spora ilość wypadków, niestety, które zakończyły się tragicznie dla uczestników. Stąd to bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest i będzie bez wątpienia absolutnym priorytetem. Miniony weekend wspólnie z kolegami z Komendy Wojewódzkiej wzięliśmy się również za bezpieczeństwo w rejonie autostrady A2 i w ramach tak zwanego podniebnego patrolu, wykorzystując zarówno śmigłowiec, jak i dron policyjny i kilka jednostek, zwracaliśmy szczególną uwagę na zachowanie kierowców zestawów ciężarowych, które absolutnie łamią, wiemy to doskonale, przepisy mówiące chociażby o zakazie wyprzedzania na autostradzie. No powiem tylko tyle, że kilkadziesiąt tysięcy złotych to liczba mandatów, czy też kwota pieniężna, która została zabezpieczona poprzez zastosowane postępowania mandatowe w stosunku do takowych kierowców. Ale to nie tylko A2, to drogi powiatowe, drogi gminne, drogi wojewódzkie, to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, to bezpieczeństwo tychże niechronionych uczestników ruchu drogowego, tak zwanych niechronionych, mam tu na uwadze przede wszystkim rowerzystów, pieszych, którzy poruszają się po naszych drogach, po naszych ulicach. Także absolutnym priorytetem, obok oczywiście tego, o czym mówiła pani aspirant Małgosia, czyli... Dzisiaj będzie drank stream, mordo. Ile ci trzeba na asortyment? 11 zł minimum, Elways. Minimalnie 11 zł, Elways. I to nie tylko ze strony policjantów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo to temat, że... Wiesz, i wtedy po prostu lecimy, no nie? O 21. Mam nadzieję, że kilka rad przez da naszym słuchaczom taką motywację i wzmoży ich czujność, bo o tej czujności mówimy i o rozsądku. I mam nadzieję, że spotkamy się pod koniec wakacji, bo wiemy, że... Jak wyślę, to oddasz jutro? No mogę oddać. Mogę oddać, więc na luzie, mordo. W opisach mówię, nawiązując do tego, co przed nami, bo 24. Rafał, spoko, nie ma problemu. Policja z Kierowiska i nie tylko będzie miała swoje święto, ale o tym będziemy podczas innej rozmowy mieli przyjemność powiedzieć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Wszystkim życzymy zdrowych, bezpiecznych, rozsądnych wakacji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A dzisiejszymi gośćmi dnia byli inspektor Wojciech Dworak, komendant miejski policji w Skierniewicach i aspirant sztabowy Małgorzata Kowska z tej komendy. Dziękuję pięknie. Za rozmowę dziękuję Paulina Wodnicka. Gość dnia Radia RSC. Elways, no ja ci mówię minimalnie, tak? Minimalnie. Nie mówię, że tylko tyle, ale minimum, mordo. Dzisiaj będzie stream o 21 i będzie na 100%.
O, fajna piosenka. Four pack. Chyba, że ktoś będzie chciał, no to może wysłać więcej, tak? No to wtedy jeszcze właśnie może być coś mocniejszego, no nie? Minimum 11, a dalej to wiecie, dalej to już ile tam uważacie, możecie więcej. Barmańska kosztuje 10 zł chyba, 11. Jakoś tak będzie. Nie chcę na kilku raz, no tylko tu. To. Więc zapraszam, wysyłajcie kochani donate na numer telefonu Blik. Jest tutaj, jest tu. I lecimy o 21 z drankiem. Więc bordy, klikajcie, wysyłajcie i lecimy. I lecim. Lecim, lecim, lecim. A dzisiaj będzie zajebiście, więc warto, kochani, warto, warto, warto. Nie no, mordy, dzisiaj będą dymy duże, więc wiecie, jest gdzie telefon już położyć, więc będzie zajebiście. Jarek, zamknij tą głupią mordę, śmieciu. Boże, co za śmieć w ogóle. No ryju, dzisiaj będą na drunk streamie włączone donate'y, no nie? Więc wiesz, więc będzie spoko. Będą challenge, oczywiście wiadomo, że za donate'y. Będą dymy, będziemy się bawić, pić, gadać na różne tematy, dziewczyny, wiecie, itp. Będzie zajebiście, mordy. Nie zawsze jest zajebiście, więc głupie pytanie. Zbieramy, wysyłajcie, wysyłajcie donate na numer telefonu Blik. Piszcie w tytule przelewu, kogo pozdrowić i będzie dobrze. Nie mieszka. Ja lubię tej piosenki akurat. Co tam?
Nie dostał bana. Reju nigdy nie dostanie bana mordy. Chodzi o to, że będziemy rozmawiać, wiecie, o laskach, no nie, na różne tematy. A jak? Wow, co tam pisać na tym czacie? Sponsorem pasma da się słuchać jest Agencja Ochrony Osób imienia Protect. Sponsorem pasma da się słuchać jest Pogotowie Antenowe. Wymiana dekoderów, naprawa anten. 509-620-300. Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt. Osłabienie ciągłe i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. www.net.com. Kuchnie, lodówki, mikrofalówki, piekarniki, zmywarki, pralki i suszarki też. W super niskich cenach z gwarancją. Zadzwoń 886 595 707. Super Outlet AGD. Rawa Mazowiecka, Podlas 50A. www.net.com. Tylko do czwartku. W Neonet wszystkie pralki i suszarki nawet 500 zł taniej. Wybieraj spośród wszystkich modeli dostępnych w sklepach i na neonet.pl. Na przykład pralka Samsung EcoBubble 8 kg wsadu z programem parowym. Teraz 500 zł taniej za 1399. A pralka Whirlpool Freshker Plus 9 kg wsadu z programem parowym za 1499. Teraz 500 zł taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Panie Majster, doradź pan, oddasz do zabudowy mam. Gdy budujesz, remontujesz, profil Medpol potrzebujesz. Tylko markowe produkty do suchej zabudowy firmy Medpol to na wycie... Koniec, zapraszam was do wysyłania donatów na numer telefonu Blake. W tytule po prostu piszecie jaki challenge, co się kogo pozdrowić, żebyście wiecie, żeby potem po prostu... Żebyście po prostu potem nie płakali, że nie ma asortymentu na wieczór, no nie? Żebyście potem nie mówili, co będzie asortyment. Nie ma. No czemu nie ma? Bo nikt donate nie wysłał na asortyment. O 21 jest drunk, więc... Więc mordy, wysyłamy i lecimy z tym, i lecimy. Yo, lecimy, piszcie na czacie, mordy. O, ale ładne zdjęcie, fajne. Pa, no i wywaliło. Normalnie. Yeah.
Siemano, siema. Co tam?